Pamięciak jestem. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, poduszno. Jak pan widzi, rodzinka. 2+3. 2+4. Nie, to dwójkę niech pan nie liczy. To żony z pierwszego małżeństwa. Dosiek, daj spokój. A ten najstarszy to mój, kawalerski. Dosiek. Ale do rzeczy. Do rzeczy. Ty, Huszczelek, ja już się prowadzę. Huszczelek? Tak, zmienili magazyniera. Rozumie pan? A nie, proszę pana, ja w zupełnie innej sprawie. A, to co innego? Ja przychodzę do pana jako do przewodniczącego komitetu blokowego. Panie? Karwowski moje nazwisko. Panie Karwowski. Tak. Dajcie mi święty spokój z tym przewodniczącym. Przewodniczący. Panie, ja nie mam na to czasu ani głowy. Ale przecież piastuje pan tę funkcję. Lokatorzy pana wybrali. Pan jest z naszego bloku? Tak. No to masz pan szczęście, że pana nie wybrali. Raz na 5 lat dostałem w czasy do Kudowy, bez żony. Zabrałem trójkę najstarszych dzieci, żeby wypocząć. No to wykorzystany moment. Zawadzki ten, 17. Powiedział, że Walenciak jest dobrym, wzorowym ojcem. Proszę pana, że Walenciak jest zawsze na miejscu. Walenciak to. No i proszę pana, jak przyjechałem, nie mogłem tego odkręcić. Tak. Ale... Zapowiedziałem. Twardo. Nic nie będę robił. Słucham pana. Słuchajcie, Walenciak. Powstała taka inicjatywa. Wiecie, że w naszym bloku otworzyć świetlice. No wiecie, takie tam odczyty, telewizja, czasem jakieś wieczorki taneczne dla młodzieży. Rozumiecie. Pan jest z dzielnicy? Nie. Mówiłem przecież, że mieszkam w tym bloku. To o jakiej inicjatywie pan mówisz? Oddolnej, takiej, która wychodzi od lokatorów. W tym wypadku ode mnie. Aha. Tak. To z tej strony pan mnie zachodzisz. Dobra. Chodź pan ze mną. Co to za graciarnia? Czyje to są rzeczy? Moje. A gdzie mam to wszystko trzymać? Przecież widział pan moje mieszkanie, co? Nie? To znaczy, ten transparent, krzesła, o, mównica. To świetlicowe. Rozumiem, nie rozszerzę do tych rzeczy pretensji. Przecież to jest jakiś warsztat. Warsztat. Do warsztatu to jeszcze daleko. Musiałbym tu podłączyć moc, sprowadzić parę rzeczy. Ale wiesz pan co, żeby nabyć tych urządzeń, to trzeba zainwestować. Ale żeby zainwestować, to pan rozumie. No trzeba mieć tego. A z forsą krótko. Chce pan się uśmiać? No, chcę. Nawet w tych warunkach dokonałem kilku napraw, których w ogóle Zurt nie chciał się podjąć. Panie Walędziak, czy pan nie zdaje sobie sprawy z tego, że pan popełnia nadużycie? Przecież to jest lokal społeczny. A dla kogo pan myśli, że reperuje te telewizory? Nie dla społeczeństwa? Całe osiedle obsługuje. Daję panu 24 godziny na uprzątnięcie tego wszystkiego. I doprowadzenie lokalu klubowego do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem. Nie widziałem. A kim pan jest? Lokatorem tego bloku. Mieszkam po 138. Wystarczy? Dobra, zapamiętam ten numer. I bardzo dobrze, 138. Niech pan to sobie zapisze. Dobra, panie dobra. Bez zapisywania będę pamiętał.